Witam serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w Faxworks. Oj kurde, zapomniałem tego włączyć, ten opis. To już jest moje chyba trzecie podejście. Ostatnio pięknie nagrałem calutęki odcinek, ale okazało się, że nie przypiąłem mikrofonu. No nieważne. Dobra, tu jeszcze zjadę niżej, żebyście sobie mogli przeczytać, co są ciekawi. Następna wystawa to jest Kuba Rozpruwacz. Nasz brat jest Kubą Rozpruwaczem. I mamy przesrane, bo zaczynamy koło ciała. I goni nas i policja, i wściekły tłum. Oczywiście z nimi nie ma sensu nawet walczyć. Ja to sobie zapiszę. Oni tak chodzą losowo i YouTube Rozpruwacz 1. Ciężko nieraz wyczuć. Ja chyba zrobię coś nietypowego, bo znowu zagram niezgodnie z opisem i najpierw spróbuję pójść po deskę. Zobaczymy, jak na tym wyjdę. Jest, udało się bez większych problemów. Zapiszę to. Wszystko się nagrywa, jest głos. Jeszcze te 5 razy muszę sprawdzić. YouTube Rozpruwacz 2. Ale jeszcze, żeby zapomnieć mikrofonu podpiąć, to nie zdarzyło mi się. Bo mam ten cały krawatowy. Oj! Ojej! Dobra, wściekły tłum mnie zlinczował. Szczęście niedaleko nagrałem. Nagrałem na dwójce? Tak. Ups. Idźcie stąd. Zerknę. Jeszcze mogę iść tędy. Dobra. O, policjant. Teraz będę musiał wziąć linę. Ale jak zwykle tam jest policjant i trzeba będzie troszkę tutaj poczekać. YouTube Rozpruwacz 3. Czy mnie z tyłu jakiś nie zaszedł? Bo się tylko zbliżył. Dobra. Co się stało teraz? Kurde, chyba niechcący coś nacisnąłem. Bec to jest lina. Zapiszmy to. YouTube Rozpruwacz 3. Bec to jest lina i teraz muszę iść do trzeciego punktu. To jest blisko bardzo, ale tu jest policjant i... Dobra, udało się. Tu wchodzimy po drabinie. Na dach. Także mamy spokój. Używamy liny na kominie. I wchodzimy niżej. Tu w pokoju stąd
rakietką. Musimy znaleźć trzy przedmioty. Mapę. W sumie mapa nie jest niezbędna, no ale jest. List i klucz. Klucz jest w liście. Dobra, teraz zerknę. Mały klucz. Aha, i na dole będą jeszcze ciuchy. Okej, bo jest, będziemy w sklepie u krawca. Dobra. Co dalej? Co dalej? A, wracamy na dach. Okej. Chyba się rozpędziłem za bardzo. Tu używamy deski. Przechodzimy, otwieramy okno. I tu, gdzie my tu będziemy? Już, już wam mówię, zresztą szybciej będzie jak dojdę. Aha, tu mam podnieść ołówek i dwa klucze. Ołówka można użyć na, właściwie trzeba użyć na pamiętniku. Tutaj mamy nazwisko. Okej, okay, co dalej? Ołówek. A, teraz do piątki po mięso. To będzie krótki odcinek. Piszę. YouTube rozpruwacz 4. Mam nadzieję, że króliczka nie słychać, bo właśnie zaczyna sobie tam szaleć w klatce. To jest piątka chyba, tak? Tu będzie mięso. Tak, zgadza się. Ok. To teraz idziemy do apteki po leki nasenne. Mam już klucze, możemy otworzyć tylne drzwi i leki nasenne są tu. Używamy ich na mięsie i w zasadzie to jest wszystko w tym pomieszczeniu. Też zapiszę. YouTube rozpruwacz 4. Normalnie gram teraz tak szybko jak rakieta. Za pierwszym razem weszło mi chyba z 30 minut. Nie no, przesadziłem, 25, ale się motałem. Aha, teraz do siódemki trzeba będzie podejść. No to często tam się kręci gliniarz. No właśnie. Trzeba na niego uważać. Nie mam tego wyczutego, nie wiem kiedy on tam się pojawia, kiedy znika. O, jest. Spoko. Tu rzucamy mu mięso. Pies zasypia, otwieramy drzwi, przechodzimy. Co tu było?
Kolejne zamknięte drzwi, ale mamy klucz. I jesteśmy w takim sklepie. Ile minut minęło? 10. W sumie jeszcze chwilkę pogram. Teraz zacznie się motanie, bo zawsze do tego momentu dochodziłem. Użyj na mięsie, idź do sklepu, traf się, odblokuj zamek, bla bla bla. Musi znaleźć gwizdek, jest w fazie i laskę. Kane, okej. Okay. Gwizdek w wazie. Mam laskę. I gwizdek. Super. Wyjątkowo gładko, proszę. Odsuń ubrania i otwórz sejf. W środku jest złoty zegarek. Te ubrania? No i mam złoty zegarek. Wiecie co, ja może to zmieszczę w jednym odcinku? Bo widzę, że mało już tego jest do zrobienia. W każdym razie na pewno nagram. Save YouTube rozprowadź 5. No, spróbuję to przejść. Teraz idę do ósemki. Albo zrobię tak, przerwę tu. Nie, dobra, idę do ósemki. Szlak. Do ósemki to będę musiał wrócić tam, gdzie deskę podnosiłem. Muszę uważać na wściekły tłum. Okej. Napiszę. YouTube rozprowadź 6. Nie, jednak pomyliłem się. Szlak. Wracamy się. Cemka jest w innym miejscu w ogóle. Na szczęście idzie to względnie szybko. Ale się chyba zakręciłem. Zaraz, muszę tu wrócić. Tędy przejdę. Tu jest policjant, przynajmniej zawsze tam był. Musiał wybrać tę drogę. Kur... No, akurat patrzyłem na opis. Ale to nic. To nic. Ja to już nagrałem. 5 czy 4? Mam wszystko? Mam. W sumie mogłem tego od razu zrobić. Byłoby szybciej. Dobra, to jest zliniarz. W złą stronę poszedłem. Czemu nie mogę wejść? Pewnie obok jest wejście. Idź stąd, gościu! I poszedł. Przeczytajmy to dokładnie.
zagadać barmana, później klienta siedzącego obok, zaproponować mu robotę i złoty zegarek, przyniesie ci klucz oraz adres do Moli. Dobra. Albo wiecie co, nie, ja to jednak tu nagram i zakończę. YouTube, spróbacz 6. Także dziękuję wam za uwagę, trzymajcie się, cześć.